Czy taka mała kamera termowizyjna do telefonu za niewiele ponad 800 zł nada się do diagnostyki elektroniki? W tym filmie się przekonamy. Zapraszam na test InFiRay P2 Pro. Partnerem strategicznym kanału jest PCBWay, czyli fabryka obwodów drukowanych i nie tylko. Oprócz płytek w dobrej cenie i krótkich czasach realizacji, możecie tam zamówić na przykład montaż elementów, gdzie dolny próg cenowy zaczyna się już od $29. Polecam zapoznać się z ich ofertą, a teraz jedziemy dalej. Kamerka przychodzi w takim małym stylowym opakowaniu. W środku mamy taką kopertę, w której znajduje się taki woreczek oraz instrukcję użytkowania. Bardzo lakoniczne bym powiedział. Zainstalować aplikację P2 Pro i tyle. Tutaj jest jakiś certyfikat jakości. W tym pudełeczku mamy taki kabelek przed uszka na USB-C, bo kamerka jest w wersji na Androida i ta przejściówka ma około 0,5 metra. A tutaj znajdujemy najważniejsze rzeczy, czyli samą kamerkę P2 Pro oraz soczewkę makro. Jest to trzecia tego typu kamerka podłączana do telefonu i nadająca się do diagnostyki elektroniki, które mam możliwość testować. Te dwie poprzednie już testowałem i linki do filmów będziecie mieć na górze ekranu. Ceny tych kamer oscylują pomiędzy 1000 a 1200 zł w zależności jaką ofertę znajdziecie i czy będzie w danym momencie promocja. Natomiast ta kamerka kosztuje tylko 816 zł aktualnie, a jej parametry przynajmniej według noty katalogowej nie ustępują tym kamerką. Skąd więc ta różnica w cenie? Podejrzewam, że z racji tego, że jest ona nowsza, ma w środku nowszy ASIC, czyli układ obsługujący mikrobolometr, czyli tą matrycę podczerwieni i dlatego po prostu tej firmie udało się to zrobić taniej. Kamerka jest typu dongle, czyli podłączona do smartfona poprzez port USB-C. Jak możecie zobaczyć, jest bardzo mała. Producent reklamuje, że jest to najmniejsza kamera termowizyjna na świecie i jestem w stanie w to uwierzyć. Waży tylko 9 gramów i wykonana jest bardzo precyzyjnie z frezowanego aluminium. Wtyk USB-C posiada tutaj taki dodatkowy dystans plastikowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie bez problemu tę kamerkę podłączyć nawet do smartfona z założonym etui ochronnym. W przypadku tych kamerek był tylko taki mały dystansik i mogły tutaj być problemy pod tym względem. Jak możecie również zauważyć, te poprzednie kamerki mają regulowaną ostrość obrazu, natomiast ta ma ten parametr ustawiony na stałe, ale posiada dodatkową soczewkę makro, dzięki czemu będziemy mogli oglądać ostre obiekty z odległości kilku centymetrów. Ta soczeweczka posiada tutaj magnes, drugi magnes znajduje się w korpusie, bardzo fajnie to zachodzi na siebie. Wszystko jest ładnie zgrane. Natomiast małym minusem tego rozwiązania jest to, że po prostu bardzo łatwo to zgubić, gdyż to wszystko jest naprawdę miniaturowych rozmiarów. Jeżeli chodzi o parametry, to mamy tutaj rozdzielczość 256x192 piksele, czyli za te pieniądze rewelacyjnie. Pole widzenia również jest największe z tej trójki, 56 stopni na 42,2 stopnia. Czułość poniżej 40 mK. W praktyce oznacza to, że kamerka jest w stanie rozpoznać różnicę temperatury na poziomie 0,04 stopnia. Pobór mocy około 350 mW. Szeroki zakres pomiaru od -20 do 550 stopni z mniejszą czułością lub od -20 do 120 stopni z najwyższą czułością, 2 stopnie lub 2% dokładności w zależności co będzie większe w danym momencie. Współpracuje z aplikacją na telefony z Androidem co najmniej w wersji 6, z gniazdem USB-C OTG, jak również z komputerem po zainstalowaniu dedykowanego programu. Aplikację bez problemu znajdziemy w sklepie Play, wpisujemy tylko P2 Pro. I mamy ją tutaj, instalujemy i możemy działać. Teraz wystarczy tylko podłączyć kamerkę, w tym przypadku użyję tej przeduszki. No i mamy obraz. Płynność obrazu jest dobra, natomiast widać tutaj delikatne opóźnienie i obraz też trochę faluje. Natomiast z daleka nie będzie takiego efektu oczywiście. Możecie tutaj również zauważyć takie delikatne przecinki co jakiś czas. To jest całkowicie normalna rzecz, obecna w każdej tego typu kamerze, która posiada mikrobolometr chłodzony pasywnie. Jest to autokalibracja. Kamerka posiada w środku specjalną przysłonę, która co jakiś czas zamyka się w celu kalibracji urządzenia, ponieważ podczas pracy nagrzewa się układ ASIC oraz sam mikrobolometr z racji tego, że absorbuje on część ciepła emitowanego przez różne obiekty, które badamy. Oczywiście jest możliwość wyłączenia tej migawki, co Wam zaraz pokażę, natomiast jeżeli chcemy mieć dokładne pomiary, to warto przed samym pomiarem włączyć chociaż raz tą autokalibrację. Może zacznijmy sobie tutaj od samej góry. Mamy tutaj menu ustawień. Po wejściu możemy sobie wybrać specjalistyczny pomiar temperatury i wtedy pokazują nam się tutaj dodatkowe opcje pod widokiem termowizyjnym. Tu mamy zaawansowane ustawienia obrazu, mamy przełącznik nagrywania wideo, grafika o wysokiej wydajności. Powiem szczerze, nie zauważyłem jakiejś różnicy w jakości tej grafiki, zmieniając te opcje, ale zostawię włączone. I przełącznik automatycznej migawki. Ten przełącznik nagrywania obrazu to jest to. Pozwala on umieścić tutaj obraz z kamery z tyłu telefonu lub z przodu. No i dzięki temu mamy tam jakiś podgląd, powiedzmy, na to co nagrywamy w termowizji. Ale czy jest to w praktyce przydatne? Raczej do jakiejś takiej prezentacji myślę. Tutaj jest ten przycisk migawki, możemy sobie ją wyzwolić, pomyślnie skalibrowaną. Następnie mamy ustawienia temperatury, jednostki, Celsjusze, Fahrenheity, Kelwiny,
alarm temperaturowy i tutaj możemy sobie ustawić progi dla wysokiej i niskiej temperatury, ale oprócz alarmu aplikacja nic nie robi, nie wyśle nam żadnego maila ani powiadomienia, także taka średnia użyteczność tej opcji bym powiedział. To jest ochrona mikrobolometru, czyli tej matrycy podczerwonej, przed zbyt wysokimi temperaturami. Jeżeli kamerka wykryje temperaturę spoza zakresu, automatycznie zamknie się migawka w celu ochrony matrycy. W ustawieniach ogólnych mamy wybór języka, jest oczywiście język polski i możemy włączyć lub wyłączyć znak wodny obecny na obrazie. Myślę, że nie ma sensu tego włączać. Tutaj w opcji pomocy mamy instrukcję obsługi, także jeżeli się zgubicie, możecie sobie tutaj wejść. Są tutaj opisane wszystkie funkcje, parametry kamerki i jest to po polsku. Pozostajemy w tym pomiarze specjalistycznym, czyli możemy sobie wybrać tutaj dodatkowe funkcje. Mamy pomiary temperatury punktowe. Możemy wybrać maksymalnie 3 punkty. Klikając jeszcze raz kasujemy punkt i temperatura przy każdym punkcie pokazuje się tutaj w rogu. Następnie mamy pomiar liniowy, czyli aplikacja rejestruje pomiary w danej linii. Najniższy, najwyższy oraz średni w danej linii. Możemy sobie 3 takie linie narysować. Tu mamy funkcję strona, to jest pomiar obszarowy. I również możemy sobie wybrać 3 obszary temperatury. I w każdym z tych obszarów będzie mierzona średnia, maksymalna i minimalna temperatura. Następnie mamy linijkę, czyli tą skalę, którą tutaj teoretycznie możemy sobie wybrać zakres temperatury, ale zobaczcie, że znowu to nie działa. Wybiorę sobie na przykład 100 stopni temperatura wysoka i 30 stopni temperatura niska. Daję OK i zmieniło się tylko tyle, że niższa temperatura faktycznie nie jest chyba rejestrowana, ale nie zmienił się w ogóle kontrast i generalnie nic to chyba nie dało. Możemy sobie też ręcznie tutaj ustawić tą paletę w ten sposób. No i wtedy faktycznie to działa. Tu mam monitor z przodu. Ja bym chciał na przykład taki kontrast, żeby sobie wyizolować całkowicie dany obiekt, a reszta żeby się nie pokazywała. I okazuje się, że da się to tutaj zrobić. Usunę to wszystko, wyłączę tę linijkę. Zobaczcie, tutaj w rogu jest takie małe kółeczko, którego wcześniej nie widziałem. I tutaj mamy kolejne opcje, które możemy sobie ustawić. Ta opcja wyświetlania temperatury nie działa w trybie Pro. Jeżeli wejdziemy w tryb standardowy, to po wybraniu tej opcji pojawią nam się 3 punkty. Jeden punkt będzie na środku, a punkt najzimniejszy i najcieplejszy będą na bieżąco aktualizowane, ale wtedy tracimy te dodatkowe funkcje. Odwracanie obrazu. To chyba jest zrozumiałe. Możemy sobie odwrócić obraz z kamery wedle uznania. Możemy sobie również odbić ten obraz w pionie, poziomie. Następnie mamy tryb pomiaru temperatury, czyli tutaj mamy regulację czułości kamery. Wysoka rozdzielczość to jest ten niski zakres od minus 20 do 120 stopni. To jest ten od minus 20 do 550 stopni. Wtedy mamy trochę niższą czułość, ale za to możemy rejestrować wyższe temperatury. Czekam już kilka minut i chyba się nie doczekam. Niestety, ale czekałem tak długo, że musiałem zrestartować aplikację. Po jej restarcie szeroki zakres jest już ustawiony. Nie wiem, czemu tak się stało. No, w każdym razie u mnie to nie do końca dobrze działa. No i tutaj mamy jeszcze autozmiana, czyli automatyczna zmiana zakresu. Jeśli kamerka wykryje coś bardzo gorącego, to wtedy powinna zmienić ten zakres. W tym momencie zmieniła zakres na niższy. Następnie mamy ustawienie parametrów pomiaru. I tutaj możemy sobie ustawić emisyjność. Mamy kilka domyślnych wartości. Szkło, skóra, papier. To nie zmieni nam nic w obrazie, natomiast zmieni się wskazanie temperatury. I mamy również jedną opcję niestandardową, którą możemy sobie sami zapisać. Tu klikamy, aby zmodyfikować. I możemy sobie podać wartość emisyjności od 0,01 do 1. Także bardzo dobrze, pełny zakres regulacji. Tu ustawiamy temperaturę atmosfery pomiaru, czyli temperaturę pracy kamery od minus 10 do 55 stopni. A tutaj ustawiamy odległość docelową kamery od badanego obiektu. Mamy od 20 cm do 5 metrów i w tym zakresie gwarantowana jest ta deklarowana dokładność 2 stopnie lub 2%. Tutaj mamy ustawienia obrazu. Możemy sobie ustawić jasność całej palety, zobaczcie. I to jest właśnie ta opcja, której mi brakowało w poprzednich kamerkach i aplikacji. Spójrzcie, jak to działa. Daję sobie kontrast. I teraz pokazuje mi się tylko to, co mnie interesuje, czyli w tym przypadku moja ręka. A stołu praktycznie w ogóle nie widać. Zmniejszając kontrast, pokazuje się już wszystko. Przy maksymalnym kontraście tak to wygląda. I sprawdzimy sobie, jak to się sprawuje podczas pomiaru elementów na płytkach PCB, bo to zdecydowanie powinno nam ułatwić pomiary. Tutaj możemy sobie zmieniać palety kolorów. Biały gorący. Czarny gorący, czerwony tlen, to jest ta domyślna paleta, czerwony gorący, tęcza, dżungla, zorza polarna, miasto, migotanie, złoto, lawa i medyczna. Niektóre z nich na pewno mogą się przydać. Oczywiście kamerka ma możliwość rejestracji filmów i robienia zdjęć. Filmy są robione z dźwiękiem i są prawdopodobnie w rozdzielczości tego okna tutaj,
które widzimy na żywo. Jeżeli chodzi o robienie zdjęć, to zauważcie, po ich zrobieniu możemy sobie wejść tutaj w galerię. Wybieramy zdjęcie. I zdjęcia zapisywane są z danymi termicznymi, zobaczcie. Klikamy edytuj. I mamy tutaj te same opcje, które mieliśmy podczas pomiaru na żywo. I spójrzcie, jak to wygląda. Także super sprawa, możemy sobie zapisać dane zdjęcie do późniejszej analizy. Nawet możemy sobie zmienić paletę. Fajnie. To generalnie wszystkie opcje. Jeszcze pokażę Wam ten niespecjalistyczny pomiar, jak to wygląda. Wtedy znikają nam te opcje tutaj i pojawiają się trzy punkty pomiarowe. I zobaczcie, że one są w tym momencie czerwoną czcionką. Strasznie to kiepsko widać. Kilka słów, jeżeli chodzi o aplikację na komputer. Kamerki nie mam podłączonej do swojego kompa, tylko do warsztatowego tableta. Z tego względu, że na moim komputerze jest już tyle sterowników, że wszystkie kamerki przestały mi działać. Aktualnie nie ma możliwości ich przetestowania. Także jeżeli ktoś zamierza kombinować z różnymi programami i sterownikami, bo są inne programy do tych kamer, to radzę Wam utworzyć sobie jakiś punkt przywracania albo jakąś kopię zapasową, bo po prostu w tym momencie, mimo odinstalowania tych sterowników, nie chcą mi te kamerki w ogóle działać. A jedyny raz, kiedy działały, to działały właśnie tak, jak na tym tablecie. Mam nadzieję, że to widać. Widzicie, co się dzieje z tą paletą kolorów, jak ruszam kamerką. O, teraz. Nie jest to kwestia połączenia. Kabel jest dobry. To jest coś z tym programem. Nie mogę sobie z tym poradzić. Pokazuję po prostu, jak to działa u mnie. Czasami to przechodzi, a czasami zostaje. Co Wam mogę więcej powiedzieć o tym oprogramowaniu? Pomiary temperatury jakieś tam są. Tutaj z boku mamy dodatkowe okno. Pomiary obszarowe też jakoś działają. Obszary kołowe mamy. Możemy to usunąć wszystko. Możemy sobie zmieniać palety kolorów. Także powiedzmy, większość opcji tutaj działa. Ale jeżeli kliknę na przykład w ten sześcian, nie wiem, co to jest, jakaś 3D hotmapa, to aplikacja się zamyka i po robocie. Po włączeniu jeszcze raz dalej będzie to samo. Także jak widać, część funkcji tutaj działa. Działa analiza już zapisanego obrazu. Tyle mam generalnie do powiedzenia, jeżeli chodzi o współpracę oprogramowania na komputer z tą kamerką w moim przypadku. Teraz czas na test praktyczny. Mam te same trzy płyty różnych urządzeń, których używam do sprawdzania wszystkich kamer termowizyjnych. Także oglądając inne filmy, będziecie mieć bardzo łatwe porównanie. Jest duża płyta od laptopa, średnia od nawigacji i mała od telefonu. I sprawdzimy, jak kamerka sobie radzi. Ta płyta jest sprawna. Zobaczymy najpierw, jak to wygląda bez soczewki makro. Ustawię płytę w takiej odległości, żeby mieściła się na całym ekranie. No i zauważcie, że tutaj dalej są niewielkie problemy z tym kontrastem. Fajnie byłoby, gdyby to było tak, nie? Tutaj są odbicia od metali. Na to trzeba zwracać uwagę. Spróbujmy sobie ustawić ten kontrast w tym momencie, żeby to lepiej wyglądało. Dajmy tak i odrobinkę jasność. Kamerka jest w odległości 30 cm od płyty. Bez soczewki makro, przypominam. Włączam zasilacz i włączam zasilanie płyty. O, coś tam widać już. Ładnie. Tutaj grzeje się płyta na spodzie. Tu widzimy jakiś malutki elemencik. Tutaj. A tutaj widzimy całą sekcję, która się też podgrzewa. Sprawdźmy sobie temperatury. Tu jest 30 parę stopni. Podejrzewam, że w tym pomieszczeniu mam też koło 30, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo gorąco. Także myślę, że jest nieźle. Wyłączam zasilanie. Ładnie wszystko pogasło. Włączam jeszcze raz. No i ładnie. Widać, jak odpala. Nie ma problemu. Spróbujmy jeszcze z tym kontrastem coś porobić. Uda się, o. No teraz jest lepiej. Teraz jest dużo lepiej. Czyli da się tutaj coś ustawić jeszcze, żeby poprawić tą diagnostykę. To teraz zdejmę telefon, założę soczewkę makro i zobaczymy, jak to z bliska wygląda. Tu mamy jakiś element razem ze ścieżkami. Może do tego pomiaru przywrócę ten kontrast. Z racji tego, że ta soczewka ma również jedną odległość ostrzenia, która wynosi jakieś 4-5 cm. Muszę być dość blisko płyty, ale po odpowiednim zbliżeniu się widać dokładnie, który element się grzeje. Tu jest jakiś element razem ze ścieżkami, ładnie się grzeje. Zobaczmy KBC.
Myślę, że jest podobnie jak w kamerach T2L i T2S. Tam też tak to wyglądało. Dość mało kontrastowo. Łączymy sobie jeszcze pomiar temperatury. 42 stopnie. Minimalna 33. Więc mamy 10 stopni różnicy. KBC. Znalazło. Zobaczcie. Minimalna 34, maksymalna 35,8. To jest tylko kilka stopni różnicy. Tutaj mamy coś malutkiego. Proszę bardzo. No ładnie to wygląda, nie powiem. Tutaj jakiś element przy mostku. Zobaczcie. Ładnie, nawet ze ścieżkami. Myślę, że jest nieźle. Teraz ta płyteczka nawigacji. Kamerkę udało mi się przybliżyć na odległość 16 cm i widać całą płytę. Ta płyta również jest sprawna. No i zobaczmy, włączam zasilanie. Proszę bardzo. Mamy pamięci. O! Super! Widać jak pracują. Teraz zgasły. Grzeje się procek. Tutaj mamy zasilanie. Tu nam się coś grzeje. Tutaj. Ładnie. I to jest bez soczewki makro. Teraz będę włączał i wyłączał zasilanie. O, fajnie pamięci pulsują. Nie wiem, czy ta płyta jest do końca sprawna po tylu testach, ale ładnie widać. Wyłączyłem zasilanie i teraz sobie wejdziemy z soczewką makro. Zobaczymy z bliska. Dobra, jestem w odległości 4 cm. Włączam zasilanie. I zobaczmy. Pamięci pulsują. Mamy ceweczkę, prawie widać napisy. Diodę wszystkiego. Drugą diodę. Dioda 43 stopnie. Minimalna temperatura 36. Tu mamy przetwornicę główną. Tu mamy jakieś mniejsze układziki. To są stabilizatory. Tu mamy ten stabilizatorek mały. Bardzo ładnie ze ścieżką widać, tak samo jak w przypadku T2L i T2S. Spróbuję wyłączyć i włączyć zasilanie. Elegancko. Tu mamy kolejny układzik. Bardzo ładnie widać nawet napisy na tym kwarcu. Jesteśmy w stanie rozróżnić elementy bez żadnego wspomagania wizualnego. Tutaj też widać napisy na procku. Kolejny układzik. Widać delikatnie, że pracuje. To wszystko jest sprawne, także tutaj ta czułość ma ogromne znaczenie. Spróbujmy zwiększyć kontrast. No, teraz to się zapala. Teraz test ostateczny. Tutaj mamy płytę od smartfona. W tym miejscu zalutowany jest skiner do elementu o rozmiarach 0201. Zobaczymy, czy kamerka wychwyci jego grzanie się. Znowu ustawiam bez makro, żeby mieć płytkę mniej więcej na całej szerokości ekranu, bez regulacji kontrastu. Jest to dławik i nie jest on zwarty. Będę musiał szybko włączać i wyłączać zasilanie, żeby przewód mi się nie nagrzał. No i sprawdźmy. Widzicie to? Stąd widzę, jak przewód się nawet nagrzewa. Ale sama kropka, jak najbardziej bez soczewki makro, jest widoczna. Niech to troszkę ostygnie i zaraz sobie sprawdzimy makro. Gdzie to było? Gdzieś mniej więcej tutaj, nie? No i zobaczmy. Ho! Przepięknie. Wyłączę teraz pomiar temperatury, żeby zobaczyć ten element w ogóle w miarę dokładnie. No rewelacja. Widać całe kontury tego elementu. A przypominam, że jest to element 0201. Pięknie widać, jak prąd leci. Dla mnie bomba. Co o tym sądzicie? Dajcie znać. Spodziewałem się, że ta kamerka dobrze wypadnie i faktycznie tak jest. Biorąc pod uwagę jej cenę 800 zł w tym momencie, jest to najlepsza kamera, jaką można kupić w tym przedziale cenowym do diagnostyki elektroniki. 25 klatek, ogromna czułość, soczewka makro, czego więcej trzeba za 800 zł? Kamerka otrzymuje mój znak jakości i ogłaszam ją w tym momencie najlepszym urządzeniem poniżej 1000 zł, jeżeli chodzi o diagnostykę elektroniki. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Wiem, że część z Was posiada tę kamerkę. Piszcie, jak tam z aplikacją na komputer u Was. I to tyle w tym filmie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.